Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Tak spróbuję taką krótką myśl, bo wiecie, jak czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to takie pytanie mi krąży po głowie, czy my potrafimy przyjmować coś za darmo, tak z radością, że coś dostaliśmy. Nie? Że właśnie zobaczcie, że tu jest pewien kłopot i tu umiemy wpadać w wielkie skrajności właśnie w tym przyjmowaniu czegoś za darmo. Zaraz się czujemy zobowiązani, zadłużeni, zaraz się czujemy zobowiązani do tego, żeby spłacać i takie tam różne rzeczy. Albo znowu uważamy, że wszystko nam się należy, prawda? I to są takie dwie skrajności, które powodują, że człowiek nie potrafi przeżyć radości obdarowanego. Właśnie tak czytam tą Ewangelię o tej uczcie tutaj, kiedy właśnie Jezus mówi no, taką rzecz, która troszeczkę się może wydać nam dziwna, bo mówi, kiedy zapraszasz, wydajesz obiad, ucztę, przyjęcie i zapraszasz ludzi, to mówi, zaproś takich, którzy nie będą mieli czym się tobie co odpłacić, mówi. Zaproś takich, którzy nie będą mieli się tobie czym odpłacić. Dlaczego? Bo widzicie, w ogóle trzeba wiedzieć kontekst tej dzisiejszej Ewangelii, że kontekst jest taki, że Jezus spotkał się z ludźmi, którzy byli przekonani, że wszystko jest owocem mojej walki, moich wysiłków, że ja wszystko muszę sobie wywalczyć, wydrapać od innych, że ja muszę sobie kupić, zasłużyć, zapracować i to wszystko jest owocem właśnie tego, że ja sobie zapracowałem, ja sobie wypracowałem, prawda, ja sobie wywalczyłem, ja wydarłem, prawda, od innych, od świata, od Boga, prawda, i teraz mam. No to widzicie, jeżeli ja tak myślę, że wszystko jest owocem mojej zapobiegliwości, moich wysiłków, że to ja sam sobie wszystko zawdzięczam, no to później się rodzi takie no właśnie oczekiwanie, no to czym mi zapłacicie, no to czemu mi nie klaszczecie, prawda, czemu mnie nie chwalicie, że ja taki wielki, prawda, takie rzeczy osiągnąłem i tu mnie nikt nie chwali, prawda, też będzie trudno mi się podzielić, bo ja, no to jest mój wysiłek. A nawet jak się podzielę, nie, to będę właśnie oczekiwał, no, że ktoś mi, że tak powiem, odpłaci, zwróci. Właśnie. I to później jest tak, że chętnie się zamykam właśnie w relacjach w gronie podobnych mi, prawda? I to się robi takie życie trochę handlowe, trochę te relacje takie stają się handlowe, że coś dla mnie zrobisz, to ja muszę natychmiast ci zapłacić, odpłacić. Ja coś zrobiłem dla ciebie, to teraz jak mi podziękujesz, prawda? Wieczne nienasycenie. Mało tego, te relacje robią się takie zaliczeniowe też, nie? Że mam takie podejście, że jak zaliczyłem jakieś tam zobowiązania wobec ciebie, to powinieneś dać mi spokój, prawda? To powinieneś teraz dać mi spokój, bo już zaliczyłem jakieś tam zobowiązania wobec ciebie i czego ty jeszcze ode mnie chcesz, prawda? Wiesz, że na przykład, nie wiem, wysłałem ci 2 SMS-y, nie? Dałem ci kwiatki na Dzień Kobiet, nie? Coś tam i czego ty jeszcze ode mnie chcesz? Zaliczyłem wszystko poprawnie. No i teraz okazuje się, że Jezus przychodzi, pokazuje, że relacje międzyosobowe to nie jest zaliczanie zobowiązań. To nie jest spłacanie wieczne długów. To nie jest wymiana handlowa, tylko że relacje, on próbuje podnieść nasze relacje na wyższy poziom, na poziom miłości, miłości, która się raduje tym, że kocha. Nie? Właśnie to jest Jezus, on przychodzi,
robi różne rzeczy dla nas, nieustannie się troszczy o nas i o wszystko. I nie robi tego, żebyśmy mu płacili, tylko żebyśmy wreszcie to, co? Dostrzegli, nie? Wreszcie to dostrzegli i wreszcie tym się uradowali. Największą nagrodą dla miłości Jezusa, takiej miłości, jaką Jezus pokazuje, największą nagrodą dla miłości to jest to, że miłość została, co? Przyjęta. Nie? Że miłość nie potrzebuje, żeby jej płacić, spłacać jakieś długi, wykonywać jakieś zobowiązania. Miłość chce być przyjęta. Czy my umiemy przyjmować za darmo? Czy my potrafimy przyjąć miłość, za którą nie jesteśmy w stanie zapłacić? Czy potrafimy przyjąć miłość, która nie jest owocem naszych wysiłków, zasług, nie wiadomo czego? Czy potrafimy zgodzić się na miłość, która jest tak po prostu za darmo? Właśnie, to jest wielkie pytanie, słuchajcie. Bo niebo, do którego zmierzamy, to jest właśnie miłość, która jest za darmo. Wiecie, ja jestem przekonany, że jak staniemy twarzą w twarz przed Jezusem, to wtedy zobaczymy, że właściwie wszystko w życiu zrobiliśmy nie tak. Że wszystko jest, co zrobiliśmy w życiu, to było obciążone zawsze jakimś błędem. Dlatego, że my jesteśmy obciążeni błędem grzechu pierworodnego. I żebyśmy, nie wiem, jak się starali, to ten błąd w nas jest, prawda? I teraz cała sztuka będzie polegała na tym, żeby się pogodzić z tym, że Jezus w niebie kocha mnie nie dlatego, że ja przez całe życie sobie zasłużyłem, tylko kocha mnie za darmo. Czy ja będę potrafił taką miłość przyjąć, taką miłość, która jest po prostu za darmo, nie jest owocem moich zasług, wysiłków, nie polega na spłacaniu zobowiązań, tylko właśnie taką miłość, która po prostu chce być przyjęta. I właśnie widzicie, im bardziej potrafimy przyjmować, tym bardziej też potrafimy dawać prawdziwe dary, nie? Tak. Im bardziej potrafimy przyjmować, tym bardziej też potrafimy obdarowywać. Właśnie nasza ludzka miłość zaczyna się od umiejętności przyjmowania. Warto się o to modlić, żebyśmy potrafili przyjmować, żebyśmy potrafili oderwać się od samych siebie. Nie? Od ciągłego wyliczania, jaki to ja jestem, czy już wszystko zaliczyłem, czy nie zaliczyłem i coś tam, tylko zobaczyć wreszcie, że jestem po prostu wart miłości, uradować się tym i uradować się tym, że mogę obdarowywać innych tak, jak sam jestem obdarowany. Amen.